Hej, witam was serdecznie, z tej strony Przemko, zapraszam was na kolejny odcineczek Farminga 19. Jesteśmy znowu na woli. Jak widzicie, tam troszeczkę poprasowałem, tu miałem 16 belek, byłoby jeszcze z pół, ale zostawiłem ze względu na to, że będziemy robić pelet, więc trochę musiało mi zostać. A i weźmiemy troszeczkę, sprasujemy tutaj tej trawy. I brykniemy sobie później po maszynkę do peletu. I będziemy robić pelet. Później to trzeba będzie jakoś tak ładnie przerobić na palety i sprzedać. A jeszcze przy okazji będę chciał spróbować, czy da się sprzedać luzem. Też by mnie to interesowało, jakby się dało. No jak się nie da, to trudno. Będziemy kombinować. Na razie sobie spresujemy tutaj tą trawę. No tu też będzie tych belek odciorta. O, wyjdzie beleczek parę. Kurna, nie zresetowałem licznika, ale mniejsza o większość. Ja w międzyczasie sobie trochę pograłem tutaj. Zrobiłem sobie skup, w którym jest przyjmowany pelet. Do tego zrobiłem sobie, tak jak tam widać, czy tam nie widać, tam będzie widać, cały ten plac manewrowy na maszyny. Jak to będzie wyglądało, to pokażę za jakiś czas. Na razie biorę się tutaj za trawę, muszę ją sprasować całą i będziemy mogli wtedy robić dalsze roboty. No i dobra, praktycznie skończone. No niestety tutaj nie będzie pełna. Ale ten sposobem takim dobrze wszystkim znanym z Farminga, podjedziemy sobie jeszcze pod słomę. Dobijemy ją do pełna. I wypadnie na bela trawy jeszcze, no bo to tak Farmik działa, więc tak zrobimy. Dobra. No jak widać, nie zmieni się ona na... Dobra, wyrzucę już tam, gdzie powinna być wyrzucona. Moje pola, więc spokojnie mogę po nich jeździć. Tam to już nie jest moje. Więc wyrzucimy sobie tutaj gdzieś tą belę. Zaprowadzimy sprzęcior i będę musiał się udać do sklepu. Żeby przyciągnąć sprzęt do właśnie robienia peletu. Jak widać, trochę ciasno się tu zrobiło. No ale musi tak być i koniec. Dobra, wjeżdżamy sobie teraz tutaj. No i tu jest nasze miejscówka, gdzie sobie będziemy sprzęty zostawiać. I tak myślę, że te prasy będą zostawiane tutaj w tej wiacie. Więc objadę sobie dookoła. I tutaj zostanie prasa i ten do peletu też będzie tutaj. Dobra, zobaczmy, czy to... Schowała się. Porozpinajmy. I tak to mniej więcej wygląda. Ładnie z drzewami. Tutaj parking, samochody. Tam ludzie sobie pozostawiali. Ciężarówka stoi. Jeszcze jakieś tam
rzeczy to już pozostały, to już nie będzie nikt tego sprzątał. Tutaj oczywiście elektryczna buda, kibel musi być. A tutaj mamy taki magazyn do trzymania tego peletu. Także wyjdziemy sobie, jak już będziemy mieli po prostu więcej, można sobie to składować i później jak większą ilość to wywieźć, tutaj będziemy robić czemu się nie chce otworzyć? Coś tu ma, otworzył się. No a tu będziemy robić nasz pelet, będziemy go paletować po prostu. Ale w pierwszym tym będę chciał sprawdzić, czy da się go sprzedać bez tego. Tutaj też taka mała wiatka na jakieś mniejsze maszynki. Tutaj tam wiadomo na drzewo jakieś badziewia muszą stać. Tutaj też taka wiateczka na mniejsze maszynki i to tyle. O, tutaj też tam można będzie jakieś ciągniki wstawić i tyle. Dobra, jedziemy do sklepu. A po drodze zatrzymałem się. Czekajcie, zgasimy, bo to szkoda paliwa. Także tutaj jak się wyjeżdża do sklepów, tutaj był ten placek, co wam mówiłem. Tak on teraz wygląda. Jest wjazd zrobiony, proszę bardzo, nawet taki są, że tu z pierwszeństwem. Tutaj będzie stop i ten go źle je postawiłem, jeden drugi będzie zasłaniał, ale to nic. No i to tak to wygląda, proszę bardzo. O, nawet kołem najechałem, to już waga wyskoczyła, matko bosko. Tutaj jakieś tam budynki stoją, jakaś tam studnia. Właśnie tu jest ustrojstwo, które przyjmuje wióry i nie mam pojęcia, czy ono będzie mi przyjmowało luzem pelet. Będę musiał to sprawdzić. I tak to wygląda, proszę bardzo. Tu ochroniarz sobie tam stoi na przybudce. Te pachołki da się wziąć, da się nawet te pachołki przestawić. Tutaj jego autko widać, tutaj jest kup peletu. W paletach będziemy mogli sprzedawać. No i tak to wygląda. Tu jest waga, też jest pan ochroniarz. Szkoda, że nie da, że mamy, że jest dostępny tylko jeden ochroniarz z tą twarzą taką i z niczym innym. Także tak to wygląda. Tak to zrobiłem. Dobra, ja podjadę od razu do sklepu. Podjedziemy, to od razu zapakuję sobie, zaczepię sobie ten sprzęcior i będziemy się widzieć na polu. Dobra, dojechałem. Zobaczymy zaraz, jak to będzie wszystko pracować. Tak to wygląda. Problem, będę musiał przepchnąć troszeczkę tą belkę. Albo po prostu tak ją walnie, no i dobra. Czy to się jakoś rozkłada? Nie, to się nie rozkłada. Można tylko wystawić rurwę, która mi na razie nie jest zbytnio potrzebna. Działa to w ten sposób. Nie mówcie mi, że 300 koni nie daje rady. O kurna, to jest problem. No ale pelet się robi. Trochę lipa, że 300 koni nie daje sobie rady z tym. Dobra, wiecie co? Wrócimy do tej maszyny za chwilę. Dobra, nadjeżdża pomoc. Zobaczymy, czy sobie ten poradzi. No ten to jak sobie już nie poradzi, to już chyba nic sobie z tym nie poradzi. Dobra, musimy odpiąć tą maszynę. Przestawimy sobie ten ciągnik na razie. Przypniemy sobie tego otwora i zobaczymy, jak to będzie działać. Nie tak mocno, za tu trochę. Przewody. Dobra. I jedziemy.
Ten sobie spokojnie radzi. Więc tym będziemy sobie pracować. Zrobimy sobie fajną fotę na miniaturkę. Taka może wystarczy. Zabierzemy trochę, zobaczymy ile to wyjdzie z tego wszystkiego. Dosyć ładnie szeroko to łapie. Nie zostają jakieś tam zbędne. Do góry. Na wrota. I jedziemy. Nie chciałbym tam ludziom po polu jeździć. Ta maszyna ma to do siebie, że jak się za szybko jedzie, a jest za grubo, to potrafi się zapchać. To jest też ciekawa rzecz. Także uzbieramy jeden pełen zbiornik. Wysypiemy go sobie na przyczepę, pojedziemy go sprzedać. Mam taką niższą przyczepę też zakupioną na sklepie, która będzie dobra do niego. Proszę bardzo, tu się już granulki sypią. Fajna rzecz, bo do tego można przystawkę założyć i belę też później przerobić na pelet. No fajna robota. Powiem wam, że kurczę, strasznie długo się to robi. Jadę, a tu jest dopiero 90 parę procent. To sobie w sumie mogę otworzyć. Tylko, czy to się da jakoś podnieść? Nie da się. I to może być problem, że to będzie kurna jeszcze... Jeszcze będzie nie tak coś, że będzie po prostu za niskie to i że tam ta przyczepka będzie jednak za wysoka, chociaż mam nadzieję, że nie. Chociaż nie, dobra będzie. A tą belkę się przepchnie akurat. Dobra, wysypiemy sobie ten pelet. I pojedziemy go sprzedać. Taka 15-tonowa przyczepka, ona też mi się przyda później u krówek, czy tam u świnek do czegoś. Bo u krówek to raczej będzie paszowóz wielki kupiony, więc... Nie wiem jak będzie ze ścieleniem, jak to będzie z obornikiem, czy ja będę chciał tego obornika. Dobra, to gasimy. I mamy 9 tonek, więc jedziemy go sprzedać. Chciałbym, żeby mi się wysypywało na lewą. Dobra, właściwie to na prawą musi się wysypywać ze względu na to, że ja będę miał tak wagę. Spróbujemy sobie z tym peletem pojechać na skróty. I czy to się uda? Jeśli się nie uda, no to przewali się to na... Czekajcie, dziś musi być droga, tutaj jest. Kurna, ale tutaj to ta droga to jest taka, że jeszcze to drzewo na rogu. A i sprzedałem tamten taki sam ciągnik, co miałem. Tylko ten mam z mocowaniem do tura w razie gdyby co. Ten zwykły sprzedałem. No skoro mam tamtego bydlaka wielkiego do innych robót, więc takich mocno ciężkich, więc niepotrzebny był mi tamten. Akurat sobie jedziemy tutaj na teren i spróbujemy, czy to się sprzeda. Bez ważenia podjeżdżam. Tak, tu się na pewno nie sprzeda. Oła. Zostawiłem sobie te słupki.
Tu się na pewno nie sprzeda. Tak myślę. A nie, patrzcie. Daje się sprzedać i pieniążki lecą. Ale zobaczmy. Zobaczmy tutaj. Czy tutaj sprzedam? Nie, tutaj nie. Tutaj tylko wióry. Dobra, to w każdym razie wiemy, że luzem pelet też będę mógł sprzedać tutaj. Zważone, można zjechać. Także tutaj będziemy się kiprować. Oni się tam powurkują widocznie. A czemu? Do tyłu, do tyłu, do tyłu. No. Także sprzedamy to tutaj. I ja będę mógł sobie dalej robić ten plecik. Ale też chciałbym troszeczkę tego peletu jednak i spaletować. Ale bardziej mi zależy na paletowanym pelecie z siana, więc łąkę trzeba będzie wydzierżawić jakąś, ewentualnie kupić i jeszcze ściąć, przerobić na siano i zobaczyć, jak to będzie działało, jeśli chodzi o pelet z siana, nie? Jak to w ogóle, bo jak krowy będę mógł karmić peletem z siana. Jakże sobie zajadę, zostawię to. Spróbujemy kupić sobie jakieś pole, jakąś łąkę, która jest gotowa do ścięcia, ściąć, przewrócić i zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Dobra, tego też zostawiam tutaj, bo niech on sobie tu stoi. Tamten jest pusty, więc będzie mi to pasowało, także wracamy za chwilę. Dobra, pole zakupione, właściwie łąka, więc trzeba ją zrąbać. Później trzeba będzie przyjechać, przewrócić, na sianko zgrabić i zebrać. Dobra, przeciążarka zakopiona, przyciągnięta. Można by ją rozłożyć. Jakoś tu podjechać. Podejrzewam, że taką wielką to ja dam radę dwa przewrócić na raz. Spokojnie powinien dać radę. A jak nie, no to trudno. Nie, będę zostawiał, szkoda. Dobra, pojedziemy sobie cztery razy tam. To nawet mniejsze można było kupić w takim układzie. No ale dobra, niech jest, bo to teraz tak ściąłem, później będzie inaczej może też cięte, więc muszę pamiętać o tym, żeby po prostu bliżej jeździć, więc będzie mi sięgała na dwa. Dobra, prawie całe przewrócone. Pojedziemy, odstawimy sprzęcior. Jeszcze znowu bryknąć do sklepu, przyprowadzić zgrabiarkę. Złóżmy to. Fajnie się składa na teleskopach. Taki się opuści pyk. Elegancko. Dobra. Jedziemy to odstawimy. Tutaj będę musiał sobie drogę zrobić, żeby nie przejeżdżać przez podwórko. A czemu on się nie otwiera? Ten sprzęt będziemy stawiać tam, tutaj tylko te kombajny zostaną, bo to naprawdę drogi sprzęt. Reszta to tutaj, później nabierze jakąś budę z ochroniarzem, się tu postawi, niech sobie stoi, pilnuje. Zatrudnimy go i... Także... Chociaż zgrabiarkę to ja mogłem i tam wpakować. Mam nadzieję, że się zmieści. No, skręcaj się. No nie do końca jestem pewien, czy ona mi się tutaj zmieści. Na pewno, że się nie zmieści. Krótca bomba. Dobra, czyli wstawiamy ją jednak tam pod tamto wiatr.
Tutaj można sobie wstawić elegancko. Później zgrabiarka obok tego powstanie. Dobra, i jadę do sklepu. Dobra, jak widać, dojechałem. Kurna, będzie dłuższy odcinek dzisiaj trochę. Ale to nic. Dobra, tutaj trochę po polu. I będziemy grabić. Od razu to tak, żeby zrobimy tak, żeby to na środku mi zwalało. Ustawmy tu nie po lewej, tylko po prawej na środek. No i bierzemy się za grabienie. Będziemy mieli ładne wałeczki. Żeby nie za grube, bo później tamto się będzie zapychać nami i będzie lipa, więc musi to być w ten sposób. Fajnie to wygląda. A w dzisiejszym odcinku dużo roboty będzie wykonanych. Nawet dla was to jest tam 20 parę minut do pół godziny, a u mnie to jest jednak parę ładnych chwil, w których tu siedzę. No ale chcę mieć ten pelet, kurna, chcę sprawdzić, czy da się i czy będę mógł dodać później krowom. Będę chciał go jeszcze zrobić z niego te palety i wiecie jak to, o co mnie chodzi. Dobra, zaraz za nawrotkę się strzelimy. Tutaj sobie wyjadę ten rządek. Teraz niech tu sobie grabi. Aj, pięknie, pięknie to idzie. Także będziemy mieli zaraz wszystko gotowe. Muszę tutaj zjechać, żeby złapało bardziej. No bo po co później chwastownik, trzeba by było kupić, żeby chwastownikiem jeździć. Pewnie i tak czasem kupię. No ale może nie teraz. Teraz to jeszcze muszę krowy kupić, świnie kupić. Ale na razie żarcia nie mam dla nich, haha. Jeszcze nie mam kukurydzy, też będę musiał kukurydzę. Fajnie się to składa. Dobra, odprowadzamy ten sprzęcior. Jaki ufajdany cały. No ale w polu robi, no to musi być ufajdany. Dobra, moi drodzy, wiecie co? Bo to i tak nie będę przedłużał. Robić będziemy to w kolejnym odcinku. Ja dzisiaj sobie to jeszcze tylko odprowadzę na miejsce. A my się widzimy już w następnym. Do zobaczenia. Cześć.